Spektra pełna rozrywki. Teraz filmy i seriale od Netflix w pakiecie z internetem tylko za 59,99. A Netflix na pół roku w prezencie. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Energetycznie i muzycznie było podczas warsztatów zorganizowanych dla mieszkańców Olsztyna w ramach projektu Roland and Gypsy Kings. Uczestnicy tych wyjątkowych lekcji mogli obcować z muzyką hiszpańskich Romów, wspólnie tańcząc, śpiewając i grając na instrumentach charakterystycznych dla muzyki flamenco. Tworzą się fajne, wspaniałe rzeczy, ciekawe. Ja też w tym biorę udział, chociaż jestem inicjatorem i prowadzącym te warsztaty, to też sam korzystam z nich dla siebie. Jest to dla mnie też wspaniała podróż i ta satysfakcja tym bardziej taka, że to bardzo pozytywnie działa po prostu w przestrzeni, czyli na otoczenie, czyli na ludzi. To, co tutaj się dzieje, bo to jest muzyka, to jest ruch w muzyce, w rytmie. No jest w tym dużo, dużo wolności, jednak mamy tam jakieś swoje schematy rytmiczne i piosenki, wokół których, na których bazujemy. Są to piosenki Gypsy Kings. Jak mówił Roland, uczestnicy warsztatów mogli poczuć uzdrawiającą wibrację energii, która niesiona dźwiękiem i rytmem przenika do naszych ciał, sprawiając, że czujemy radość, ożywienie, a zarazem spokój. Taka muzyka może być cudownym lekiem. To także okazja, by poznać techniki wybijania rytmów w muzyce hiszpańskiej. Takie klaskanie jak w muzyce flamenco jest, palmas się nazywa. Polega ono po prostu na tym, że kilka osób klaszcze na przemian różne sekwencje rytmów, które w całości brzmią jak jeden taki fajny rytm beat. Uczymy się śpiewania, znaczy nie takiego śpiewania, że emisji głosu, ale po prostu pozwalania sobie na wydobycie głosu z siebie, takie swobodne. Bo człowiek w tym codziennym życiu to jest po prostu troszeczkę taki zagoniony. No i wiele słów by chciał powiedzieć, a nie wypowie. I to się gdzieś kisi. To potem się zakotwicza w postaci zblokowanych emocji w ciele. I na przykład taki ruch i takie pozwolenie sobie na wydobycie naturalnego głosu, gdzie na przykład w normalnych warunkach domowych nie każdy ma na to. Ktoś w bloku mieszka albo, nie wiem, kotek śpi. To tutaj po prostu jest rozluźnienie i jest po prostu swoboda w wyrażaniu siebie poprzez głos, na przykład muzykę i rytm. Coś pięknego. Podczas zajęć można było dowiedzieć się czegoś ciekawego o muzyce i kulturze Romów, ale głównie tych hiszpańskich, których przodkowie wyemigrowali z Katalonii podczas hiszpańskiej wojny. Mowa tu oczywiście o członkach zespołu Gypsy Kings. A co o tego typu zajęciach edukacyjnych sądzą jego uczestnicy? Te warsztaty dają mi podtrzymanie mojego śpiewu. Był troszeczkę taki mniej używany, ale tutaj poprzez spotkanie właśnie z Rolandem poczułam taką swobodę, tak, w swoim ciele, w swoich ruchach, taką odważność w ogóle, błysk w oczach zauważyłam. I ruch taki, że odważam, mam odwagę też tańczyć, tak? Także jestem naprawdę pod wielkim, niesamowitym wrażeniem. Więc tam lubisz te warsztaty? Tak. A dlaczego? No bo robimy tutaj fajne rzeczy i bardzo mi się to podoba, bo jak czasami się mylę, to tata może mi powiedzieć, albo mój brat, albo ktoś tam inny. Służą ci wsparciem. Co tobie osobiście dają takie warsztaty? Mi takie warsztaty dają bardzo dużo, bo jest, lepiej się czuję, wszystko jest bardziej lepiej, nie stresuję się mniej i ogólnie bardzo fajnie jest. Czym dla ciebie jest muzyka? Życie. Bardzo fajna jest muzyka. Całe życie mi towarzyszyła do teraz. Zespół Gypsy Kings był pierwszą inspiracją muzyczną Rolanda z dzieciństwa. Wtedy to zaczął swoją przygodę z muzyką, ucząc się hiszpańskiej gitary. W późniejszym czasie powstało kilka projektów,
Między innymi zespół Romanca, który koncertował najwięcej, zdobywając platynową płytę. W 2021 roku uruchomił projekt muzyczny pod tytułem Roland and Gypsy Kings. W ramach projektu odbywa się wiele koncertów i powstaje płyta w studiu nagrań. Nagrywamy płytę Roland and Gypsy Kings. To jest projekt nasz świeży, który powstał w 2021 roku. No i trochę pograliśmy właśnie koncertów i wpadliśmy na pomysł, żeby tą płytę nagrać. Dzisiaj to się nagrywa. Na płycie będą piosenki Gypsy Kings. Do niektórych piosenek napisałem tekst. Niektóre są teksty romskie, niektóre są teksty polskie. Jeden z tekstów jest zapożyczony nawet od Zbigniewa Wodeckiego w utworze My Way. Ten utwór to jest taki znany na świecie. Go śpiewał nie tylko Zbigniew Wodecki, ale też Frank Sinatra i Elvis Presley i też między innymi zespół Gypsy Kings. Więc to są takie hiciory, które wiele grup i muzyków podejmowało się grać, bo są piękne, wspaniałe są. Więc taki repertuar będzie. Projekt muzyczny wspiera również Piotr Fedorowicz. Dla pana osobiście jest muzyka? Dla mnie muzyka jest życiem, radością. To jest przekaz, który potrzebuję do kontynuacji swoich zamierzeń. Myślę, że muzyka to jest też takie odskocznia od prawdziwego życia. Uwielbiam muzykę, bo wychowałem się w tym. Nad tworzeniem kolejnych płyt Rolanda czuwa Michał Bagiński, realizator dźwięku i jednocześnie właściciel Bad Studio. To są świetni muzycy, także Roland gra na wszystkim, przynajmniej bardzo dobrze. Jest wirtuozem, skrzypiec, świetnie gra na gitarze, świetnie czuje rytm. No i współpraca przebiega płynnie, nie ma jakichś zgrzytów, rozumiemy się też. Ja też jestem muzykiem, więc mamy wspólną płaszczyznę, na której gdzieś tam ta pasja do tej muzyki nas łączy i no, ta współpraca przebiega bardzo fajnie, bo z dobrymi muzykami się świetnie pracuje. Roland dzieli swój czas na życie zawodowe i rodzinne, bo muzyka, tak samo jak rodzina, są dla niego równie ważne. Dlatego każdą wolną chwilę stara się poświęcać żonie Sarze i dzieciom. Tak samo jak jego tata Zbigniew Bilicki przekazuje młodemu pokoleniu szereg wartości. Między innymi to, jak dbać o tradycję romską, by ta nie zanikła. Warto dodać, że Zbigniew Bilicki, przewodniczący Rady Starszyzny Romów, był wieloletnim działaczem na rzecz kultury romskiej w Polsce. Z jego inicjatywy w latach 60. ubiegłego wieku zostały zbudowane domy jednorodzinne dla Romów, których osiedlono. Domy stoją na osiedlu Mazurskim w Olsztynie i zamieszkują je kolejne pokolenia. Został nagrodzony przez już nieżyjącego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Bardzo wiele zdziałał w Polsce dla Romów i między innymi właśnie w sektorze edukacji. Tata, prowadząc swój 30-osobowy zespół w latach 80. i potem jeszcze 90., no ale głównie mówimy tutaj właśnie o latach 90., kiedy tak hucznie oni jeździli po Polsce. I taki malutki byłem też, mnie czasami na trasę, tak jak mówiłem, zabierali. Więc to było 30 osób dorosłych, którzy koncertowali i którzy mieli, tutaj z Olsztyna, którzy mieli poważne zaległości i braki w podstawowej edukacji. I tata przy współpracy ze szkołą podstawową numer 6 w Olsztynie zorganizował taką klasę specjalną dla tych dorosłych Romów. Więc kiedy nie było trasy, nie było koncertów, to oni normalnie chodzili, są nagrania. Jest taki film dokumentalny, nawet w TVP2 był wyświetlany. I oni chodzili do tej szkoły i oni się uczyli tam po prostu tak jak jest 8 klas w podstawówce, tylko w przyspieszonym takim trybie, czyli no różnych geografii, przedmiotów, matematyki, polskiego, pisania, wszystkiego po prostu w takim przyspieszonym tempie. A kiedy były koncerty, to jeździła nauczycielka na koncerty i w hotelach te lekcje dalej były kontynuowane, więc tutaj to środowisko u nas w Olsztynie w niesamowity i przyspieszony sposób zostało wyedukowane, bo to było kontynuowane przez tatę latami. Zbigniew Bilicki zadbał również o edukację muzyczną syna. Przypilnował, by Roland rozwijał zdolności muzyczne, by nie zaprzepaścił daru, talentu, jaki posiada. Jak tata wpłynął właśnie na pana rozwój muzyczny? Fundamentalnie, można by powiedzieć. Bez niego by się nic nie odbyło, tak naprawdę. Bym nie był muzykiem, bym nie odkrył siebie, bym nie wiedział o tym, że no,
skromnie powiem, że no potencjał mam taki, jaki mam, prawda? W życiu bym nie pomyślał, że ja na skrzypcach mogę grać i do tego tak dobrze grać na skrzypcach. Także tata zainicjował ten cały proces, który trwa do dzisiaj tak naprawdę. Roland trafił pod skrzydła swojego wuja Sisia, instrumentalisty i lutnika, który sprawdził jego umiejętności i predyspozycje. No ja poszedłem tam pierwszy raz do wujka, skrzypce dał mi w rękę, pierwszy raz trzymałem w ręku skrzypce. No ale ci starsi nasi wujkowie i oni jakoś te mieli jakoś wgląd w człowieka bardziej. I on powiedział, że tak, jak najbardziej. Uwierzyłem w to. Zacząłem ćwiczyć na skrzypcach, o tak zupełnie bez żadnego jeszcze nauczyciela, po prostu sam. Tata mi dał jakieś tam nagrania wirtuozów, takich naprawdę światowych wirtuozów. I mówił, graj to, synie. No, dał mi taki czardasz, słowik, który jest takim popisowym numerem granym przez naprawdę wirtuozów na świecie. Bardzo szybki numer, skomplikowany. No, ludzie go z nut grają w ogóle, no Romowie to nie z nut. Romowie na świecie grają te wszystkie skomplikowane i fantastyczne rzeczy, oczywiście z serca. Bez nut. To, co jest w nutach, ale bez nut. No i dał mi to, że mówi, iść graj to. Graj to. A ja mówię, tato, co ty mówisz? Ty nie rozumiesz, że ja dopiero skrzypce zaczynam, a to są wirtuozi, którzy już to, tamto, siamto, siamto. A on tak na mnie spojrzał tym swoim wzrokiem przeszywającym mnie całego i powiedział, spróbuj. No i to mnie tak zastrzeliło, ale że ja byłem szczery w ogóle wobec siebie i w ogóle taki szczery byłem. Zawsze jestem szczery, ogólnie szczerym jestem człowiekiem, staram się być szczerym. To sobie pomyślałem tak, dobrze, zrobię mu na złość i udowodnię mu, że to po prostu nie daje rady tego zagrać, bo on po prostu... Nie zdaj sobie tata sprawy, tak sobie pomyślałem, z tego, że to jest nie do przeskoczenia temat w ogóle, teraz, w tym momencie przynajmniej dla mnie. Ale w związku z tym, że byłem szczery, to mówię, spróbuję szczerze, naprawdę spróbuję. Naprawdę spróbuję na 120%. Żeby nie było, że ja tam coś kombinuję, tak dla siebie. I naprawdę szczerze spróbowałem. Więc słuchałem tych nagrań i tam były takie szybkie przewroty tych palców, że... To tam troszeczkę złapałem taki początek, może jakiś tam dźwięk złapałem, że gdzie to jest tutaj, gdzieś leży, ale tam potem to mówię, gdzie, drugi dzień, trzeci dzień, słucham, a przecież to było z kasety, to było na kasetach magnetofonowych, więc nie byłem w stanie tego po prostu przetworzyć, tych dźwięków, i któregoś dnia w nocy miałem sen, w którym mi się to przyśniło. Przyśniło mi się, jak trzymam skrzypce w ręku. I ten taki przewrót, to był taki klucz. To jest taki klucz, potem się okazało, taki klucz, czyli taki przewrót palców używany we wszystkich w sumie czardaszach. I na tym się zacięłem. I przyśniło mi się, jak trzymam skrzypce i powoli, powoli to we śnie wygrałem. I mówię, wow, obudziłem się i wow, i zadziałało. I zagrałem. I to był taki przełom w moim życiu, że ja zauważyłem, że to, co tutaj było w ogóle niemożliwe, w ogóle absolutnie abstrakcją totalną, w ogóle szaleństwem jakimś, że to jest możliwe. I to już przełożyłem na całe swoje życie. Ja z tym żyję do tej pory i naprawdę na wielu obszarach mojego życia to działa. To działa naprawdę. I tata miał ogromną głębię w sobie i umiał tą głębię wyzwolić w drugim człowieku. Stał zawsze przy mnie, inspirował mnie, prowadził mnie. Zbigniew Bilicki, tata Rolanda, jest dla niego niepodważalnym autorytetem. Dzięki niemu rozwinął się muzycznie i zaistniał w branży artystycznej. Roland zaznacza jednocześnie, że jest wdzięczny również wszystkim muzykom kolegom, których spotkał na swojej drodze. Witam Państwa serdecznie w miejscowości Rottenberg na kolejnym gotowaniu, a dzisiaj dla Państwa przygotujemy masełko. Muzyka.
Żeby przygotować masełko od krówki, bo śmietanka jest właśnie z gospodarstwa, to musimy mieć kwaśną śmietanę. Tutaj widać właśnie, może pokażę, jak ona jest gęściutka. Ale również śmietanę kremówkę. I ta jest już taka, jak widać, ona jest nie taka gęsta jak kwaśna. To są dwa składniki, żeby właśnie zrobić pyszne masło. A do tego nam potrzeba maselnica, ale również woda. Żeby zrobić dekorację z masła, to również mamy takie formy, które są bardzo ładne. I jeszcze mamy taką małą foremkę na jedną kostkę masełka. Też jest bardzo praktyczna, jeśli chcemy ładnie zrobić stół, to możemy właśnie takie masełka sobie wykonywać. I teraz, żeby zrobić masło, to najważniejsza jest maselnica. Na Kaszubach mamy różne rodzaje maselnicy. Są maselnice właśnie takiej formy, tylko większe. I tutaj pokażę, że również Państwo możecie zrobić sobie masełko, ale nie więcej śmietany jak pół litra, 70 ml. I wlewamy do maselnicy i formą takiego ubijania robimy masełko. Ale też są duże formy, bo jeśli gospodarz ma dużo śmietany, to jest właśnie duża maselnica, nazwana na Kaszubach kierzynka. A my dzisiaj będziemy robić masełko właśnie w takiej maselnicy, która została zrobiona na wzór maselnicy, która była z trybami. I do tego potrzeba, tutaj już nalałam wodę, bo musimy wymyć, a wcześniej wyparzyłam maselnicę. I teraz wylewamy tą wodę na zewnątrz. Już mamy tutaj wypłukane maselnice i teraz będę nalewać śmietanki. I to jest śmietana kwaśna. Śmietana, kremówka, czyli słodka. Ta maselnica ma również dekielek. I przykrywamy. I ruchem takim okrężnym, sobie wolno kręcimy. A ja zaproszę również do kręcenia Julkę, która jest tutaj w tym gospodarstwie u dziadka w Rotenbarku. Julka, poproszę Ciebie. Kręcimy, chwycimy za rączkę i kręcimy. Możesz sobie usiąść. Ja potrzymam Ci, a Ty kręcisz ładnie. Kręcisz pierwszy raz? Czy już kręciłaś masełko? Robiliście już masełko? Nie, właśnie. Nigdy? Nigdy. Czyli dla Julki to jest pierwszy raz. I kręcimy. I tak około 15-20 minut trzeba kręcić maselnicą. Nie za szybko, żeby śmietanka nam się nie zważyła. Żeby takie masełko ukręcić szybciej, to wykładamy sobie śmietankę, która wcześniej jest schłodzona, do ciepłego pomieszczenia i jeśli ta śmietana nabiera takiej temperatury więcej pokojowej, szybciej nam się masełko ukręci. I teraz może ja pokręcę, tak? Zimą masło dłużej się wyrabia. Śmietanka musi być schłodzona, a im jest w takich naturalnych warunkach ostatni dzień, szybciej się ukręci. Oj, już coraz ciężej i już słychać chlupanie. Masełko się powoli zbija.
O, już prawie jest masełko. Zobacz, Julka, zobacz. Jest masełko. I kto kręcił? Julka kręciła. Tak? Śmietanka wyśmienita. I teraz będziemy co mieli? Jak będziemy jeszcze kręcić, to będzie masełko i... Co jeszcze? Zobacz, zobacz. Co tam płynie? Śmietanka. Śmietanka była. Z tej śmietanki zrobiło się masełko. A teraz jeszcze będzie co? Maślanka. Tak, maślanka. Maślanka. I będziemy mieli masełko na chlebek i maślankę do ziemniaczków. Szymuś, chodź pokręcisz, tak? Chodź też pokręcić, chodź. Chodź pokręcić, tak? Tak, w drugą stronę. Kręcimy. Rączką kręcimy. O, jak ciężko. Już idzie. Ojejku. I to Szymuś zrobił masełko. Tak? Super? Ale chlubocze. Słychać. Zobaczymy. O, ale już się nam zbiło masełko. Proszę. Już widać. Ale weźmiemy jeszcze tą śmietankę tutaj z dekielka. Ładnie na dół. I jeszcze pokręcimy. Troszeczkę. Ale pięknie to masełko wygląda. I kręcimy. Ale chlubocze, ale będzie pyszna maślanka. Dodam jeszcze, że w Rotenbargu przechodzi szlak żurawinowy. Warto ruszać na szlak, robić sobie takie masełko właśnie ze śmietany wiejskiej. Ale również, jeśli Państwo nie macie śmietany wiejskiej, to możecie zakupić dobrą śmietankę. Słodką kremówkę 36 i dobrą śmietanę kwaśną. Również zmieszać i wykonać sobie samemu. Jeśli nie macie takiej maselnicy, to również można nabyć, bo to nie jest takie trudne, nabyć właśnie tego typu, jak jest ta maselnica. Tutaj kierzynka taka maleńka i na bieżąco, na 2 dni, na 3 możecie na bieżąco sobie wykonywać takie masełko. Ale też można taką śmietankę wlać do słoika, czyli weka, zamknąć i takim ruchem trzepającym, czyli prawo, lewo, czy do przodu, do tyłu, wykonywać i też nam się stworzy właśnie masełko. Mając już takie masełko, a w środku również maślankę, musimy rozłożyć tą maselnicę i wyjąć masełko, rozdzielić. I do tego właśnie jest potrzebna zimna woda. I za chwileczkę będę pokazywać, jak taką śmietankę, takie masełko wyjmujemy z maselnicy właśnie do zimnej wody. Szanowni Państwo, jeśli będziecie chcieli zrobić takie masełko, a warto, bo pachnie wyśmienicie, ale też jest smaczne, róbcie, kupujcie śmietankę i róbcie sobie w domu. Teraz rozkręcamy maselnicę. I zobaczcie, szanowni Państwo, jeszcze masełko obklejone jest, a już sporo wyłożyliśmy do wody, ale wszystko musimy z tego masełka tutaj, żeby jak masełka było jak najwięcej, to musimy ładnie oczyścić, bo jak widzicie, żeby się kręciło, to są dziureczki, które nam trzepoczą tą śmietaną. Moi drodzy, oprócz masełka to mamy maślankę. I teraz z wanuszek wylewamy maślankę.
Tak, mamy około. Proszę zobaczyć, jeszcze tutaj mamy masełko w środku. Kolejnym takim elementem jest wygniatanie masełka. I do tego potrzebna woda. Będziemy kilka razy zlewać tą wodę, bo masełko jest mięciutkie. I tak oto musimy zlać. I jeszcze dolewamy wody. Słoneczko nam tutaj świeci, ale masełko powinno być takie twarde, ładne. Pewnie nam się nie uda go ładnie tak w tym plenerze tutaj ułożyć, ale w tej chwili będziemy wyjmować już na talerzyk. Szanowni Państwo, w domowych warunkach na pewno zrobicie bardzo fajną formę sobie tego masełka, ale tutaj nam słoneczko świeci i masełko jest takie mięciutkie. Ja jeszcze postaram się ładnie uformować to masełko, ale też jak macie formy w domu, możecie sobie ładnie go jeszcze uformować. Kanapki mamy posmarowane masełkiem. I Julka mi tutaj ze swoim braciszkiem pomagała i oni pierwsi dostaną taki kęsek do jedzenia. Proszę. Pyszne? Tak? Powiedz głośno. Pyszne? Lubisz masełko? Tak. Główką kręci, że tak. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania naszego programu Kaszubskie Gotowania. Subskrypcje proszę wykonywać, lajkujcie, częściej szukajcie za naszymi tutaj potrawami, a w niedalekiej przyszłości, już wkrótce spotykamy się znowu. Serdecznie zapraszam do kwater agroturystycznych, gdzie sami Państwo możecie sobie przygotować właśnie takie masełko. Hey, Jack! Hey, Jack!